wyższali. Powiedziałem sam. Miałem sen dzisiaj. Na początku wydawało mi się, że to jest bardzo dziwny sen. Że to jest w ogóle nic nieznaczący sen. Ale kiedy opowiedziałem o Monice, to Monika powiedziała, że wiesz co, powiedz o tym śnie pastorowi. Więc ja opowiedziałem Agacie ten sen. I podczas uwielbienia dostałem jakby uzupełnienie tego snu. To było tak. Tak jakbym został wezwany na jakieś obrady, na jakieś do jakiejś modlitwy, do jakiegoś działania. I to wyglądało tak, że wstałem, że przyszedłem gdzieś, w jakieś miejsce. Nawet dokładnie nie wiem, co to było za miejsce. W każdym razie przyszliśmy tam jakby my całym kościołem. Zostaliśmy powołani w to miejsce. I słyszeliśmy taki głos. W ogóle mam takie, jakby takie objawienie, że my jakby zebraliśmy się w takim kółku i patrzyliśmy w dół, tak jakbyśmy w ogóle byli w niebie. I ten głos do nas mówił. I mówił do nas tak, popatrzcie tam na dół. Jest tam taki zamrożony tunel. I to tak wyglądało mniej więcej, jakbyśmy patrzyli z nieba na mur chiński. I było takie, to było takie wszystko zamrożone. I było powiedziane, macie odkopać wejście do tego tunelu. Ten tunel jest w ogóle zamrożony. A tam w środku są potężni wojownicy. Oni są, jakby ja to zobaczyłem w pewnym momencie tak, jak znajdował się w środku tego tunelu. Tam byli wojownicy, oni byli gotowi. Oni byli ubrani w zbroję. Oni byli w pełni wyposażeni, ale oni byli bez ruchu. Oni byli tacy zastygli. A w miejsce ich oczu były takie diamenty. Tak jakby nie mieli oczu, jakby mieli diamenty. I ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, że oni są tacy znieruchomiali. A to był potężny, wielki tunel, tak jakby było, całe to wszystko było zamrożone i oni byli bez ruchu. I zacząłem się zastanawiać nad tym, dlaczego tak jest. I ten głos powiedział, odkopiecie ten tunel, odmrozicie tych potężnych, wielkich wojowników, a ich oczy zaświecą i będą światłością dla tego świata. I jakby wróciłem do tego miejsca naszej wspólnoty. Wróciłem do tego miejsca, jakby od którego się zaczął ten sen. Bo to było tak, że ja wstałem, przyszedłem do jakiegoś miejsca. To było miejsce, wiem, że to było miejsce tej wspólnoty na pewno. Tego kościoła. Wierzę w to, że to jest nasze zadanie. Że to jest nasze zadanie. Że my musimy tych potężnych, bożych wojowników, tych wojowników odmrozić. My musimy do tego tunelu wpuścić powietrze. Żeby oni zaczęli żyć. Żeby oni zaczęli oddychać. Żeby oni zaczęli się poruszać. Żeby to światło z ich oczu, żeby to światło, jakby tego ruchu ich, tego, że oni się zaczynają ruszać, że oni zaczynają
iść do boju, żeby ono było, wielkie, bo to jakby ten tunel był ogromny, to było coś takiego, coś naprawdę potężnego i ci wojownicy byli potężni. I ja wierzę w to, że oni nas potrzebują, żebyśmy tam znaleźli wejście do tego tunelu, żebyśmy, nie wiem, czy je odmrozili, czy je odkopali, żebyśmy do nich dotarli. Amen. Amen. Słuchajcie, ja chciałbym, żebyśmy teraz się dzieli to z wiarą. Teraz będziemy się dzielić dalej, ale żebyśmy teraz to dzieli z wiarą. Jednym z zadań naszych, dwa zadania. Jedno zadanie to jest ewangelizacja świata, dotarcie do świata, to jest jedno zadanie nasze. Jak najwięcej ludzi, mamy zaludnić niebo, to jest nasze zadanie. Amen. Mamy zaludniać niebo, to jest jedno zadanie nasze. Amen. Przy manifestacji, maksymalnej manifestacji Bożych znaków i cudów. Amen. To jest drugie nasze zadanie, to jest przebudzenie Kościoła. Amen. To są dwa ze sobą współgrające tory naszej służby. One nie są jednolite. Zupełnie inne rzeczy wiążą się z jednym torem i z drugim torem. Świat nie potrzebuje przebudzenia. Przebudzenia potrzebuje Kościół. Świat potrzebuje przyjąć zbawienie. Nie budzimy świata, bo świat jest martwy. Rozumiecie? Nie budzimy świata. Świat się ma być ożywiony. Kościół ma być obudzony. Przyjmijmy to z wiarą. Pomódlmy się teraz. Zróbmy w tej chwili, zgódźmy się w modlitwie o to, abyśmy od Boga mieli przyjąć strategię do tych działań. Ojcze, w imieniu Jezusa, my przyjmujemy teraz przez wiarę strategię. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ustanawiamy teraz, że jesteśmy ludźmi, którzy przyjmują od Ciebie mądrość, rozum, umiejętność wszelkiego rodzaju. Ojcze, i my rozbijamy w tej chwili każdy diabelski plan powzięty przeciwko Twoim wojownikom, którzy zostali uśpieni w tym kraju, Ojcze. W imieniu Jezusa, my mu burzymy teraz demoniczną sferę stagnacji. My to przeklinamy przez moc imienia Jezus. My ustanawiamy w tej chwili przebudzenie dla Bożych wojowników w tym kraju. Dla Bożych wojowników, bez względu na denominację, bez względu na region. Ojcze, w imieniu Jezusa, my tam wchodzimy, Ojcze. W imieniu Jezusa, z Twoim poselstwem. Ojcze, niech Twoi aniołowie nas strzegą, niech oni nas otaczają teraz, Ojcze. Ojcze, my wchodzimy teraz w to miejsce, Ojcze. Przyjmujemy tę strategię i ustanawiamy, Ojcze, przebudzenie, Ojcze. Ustanawiamy przebudzenie wśród Twoich wojowników. Wśród Twoich wojowników. Ojcze, my chcemy, żeby teraz były nawiązywane świeże kontakty, świeże relacje. Niech powstają świeże kontakty. Niech w naszym życiu pojawiają się personalnie ludzie, Ojcze, których będziemy mogli budzić i których będziemy mogli budować. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, my teraz proklamujemy, Ojcze, do tych martwych kości. Wstańcie, wstańcie, martwe kości, wstańcie, 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 wstańcie. Przyobleźcie się ciałem, przyobleźcie się skórą, wstańcie. My teraz proklamujemy do Ciebie zmianę życia. Zmianę życia. Bądź uwolnione w tych ludzi. Budź ich teraz. Ty zawsze nas wysłuchujesz. Chwała Ci, Jezus. Amen. Amen. Usiądźmy.